Czyli jesteście dużą firmą, która ma setki milionów obrotów rocznie, tak? Istniejecie na rynku polskim, jesteście właściwie w niektórych działkach liderem. Czyli co? Giełda, partnerzy, może coś inwestorzy, no bo co dalej robić? Jak żyć? Jak żyć, panie premierze? Biznes rozwija się bardzo dobrze. Żeby się rozwijał bardzo dobrze i żeby on zapewniał stabilne funkcjonowanie, niezbędne jest osiągnięcie dużej skali. Bo czasami u nas klienci są przez rok za darmo, czasami nam płacą te wspomniane 50 zł. Generalnie płacą nam bardzo mało. Natomiast z racji z tego, że mamy kilkaset tysięcy klientów, którzy nam płacą te małe kwoty, to urósł z tego całkiem pokaźny biznes. Szczęśliwie odporny na zawieruchy rynkowe, bo kiedy wszyscy mówili o kryzysie na rynku, pierwszym czy drugim, czy trzecim, to my tego nie odczuliśmy, bo z punktu widzenia znowu małego biznesu, naszego klienta, czy on zapłaci, czy nie zapłaci do nas 100 zł, czy 200 zł, jemu to biznesu nie uratuje. Mhm. Wyjście dzisiaj z internetu jest bardzo ryzykowne. Więc mamy jakby stabilną sytuację, rozwijamy się szybko, dokładamy nowych klientów, dokładamy nowe usługi, pączkują to nam te nowe usługi i mają niezłe perspektywy. I oczywiście no, mamy cyklicznie takie burze mózgów, zastanawiając się, co dalej, bo my nie chcemy w taki prosty sposób też konsumować tych zysków. My uważamy, że jesteśmy ciągle gdzieś tam na początku rozwoju tego rynku i trzeba jeszcze dużo zrobić, dużo zainwestować, żebyśmy zgarnęli nowe obszary rynków, na których dzisiaj nie jesteśmy i żebyśmy wygrali bitwę o nowych klientów. Jakie są mniej więcej, jeżeli można powiedzieć, plany Home na najbliższe kilka lat? Inwestor branżowy, czy raczej będziecie starali się organicznie dalej rosnąć i zrobić coś dużego w własnym zakresie? My pozyskaliśmy niedawno nowego inwestora, nowego udziałowca. Czyli jednak się udało, bo były informacje w prasie, że rozmawiacie, to, a teraz już wiadomo. Nigdy nie było wątpliwości, że może się nie udać. Tak? My zresztą od wielu lat rozmawialiśmy z różnymi partnerami tak naprawdę, tylko jakby nie byliśmy przekonani co do potrzeby wpuszczania nowego udziałowca do spółki, ani też nie mieliśmy potrzeb takich rozwojowych, żeby to w jakiś sposób efektywny skonsumować. Pozyskaliśmy duży fundusz inwestycyjny. To jest fundusz założony przez dwa czołowe, być może największe francuskie banki, działający na rynku no, już długo, których aktywa, jeśli pamięć mnie nie myli, przekraczają 700 miliardów euro. No, także jest to absolutna ekstraklasa, a zrobiliśmy to dlatego, że faktycznie my ciągle uważamy, że ten rynek ma jeszcze dużo przed sobą i że potrzebowaliśmy silnego partnera, który da nam też trochę know-how, pokaże jak różnego rodzaju biznesy rozwijały się za granicą, da nam trochę mentoringu, mimo że jesteśmy dojrzałą organizacją i wspomoże nas w no, bardzo ambitnych planach rozwoju. Mhm. Chcecie wyjść poza granicę Polski? Planujecie coś takiego? Myślimy o tym, analizujemy, budujemy strategię, bo oczywiście mamy tutaj ciągle jeszcze dużo do zrobienia, bo polski rynek my oceniamy, że jest jeszcze na dosyć niskim etapie penetracji. Google pokazywał badania całkiem niedawno, z których wynika, że chyba nawet około 40 czy 50% małych polskich przedsiębiorców nie posiada swojej strony internetowej. Strony, już nie mówiąc jakiejś strategii wchodzenia dalej. Jasne, tak, ale mówiłem, że strona to jest absolutny początek. Tak? Znaczy, my przekonujemy przedsiębiorców, żeby stronę oczywiście zakładali, ale żeby myśleli od razu, jak na tej stronie zarobić, jak ją zmonetyzować. I rozglądamy się zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie, na północy i południu też, gdzie możemy się pojawić, gdzie możemy przenieść trochę dobrych praktyk, które tutaj już sobie wytworzyliśmy, gdzie możemy osiągnąć sukces, gdzie możemy powalczyć z konkurentami, bo nie ukrywam, że nam ta walka konkurencyjna taka czasami w zwarciu sprawia dużo radości. No, mamy od kilkunastu miesięcy nowego istotnego konkurenta zza Odry. Jeden i jeden. Tak. I my z nimi właściwie jeden na jeden walczymy i mamy duże sukcesy w tej walce i to jest coś fajnego tak naprawdę, my się jakby na konkurentów nie obrażamy, bo to jest coś, co nas stymuluje znowu do działania, do myślenia szybszego nad nowymi produktami, do lepszej obsługi klienta i tak naprawdę no, życie bez konkurencji byłoby smutne. Czy jest możliwe obecnie według Twojej wiedzy
wejść na rynek właśnie konkurencji i zamieszanie wam w biznesie taki ma tak mocno. To jest związane bardziej z tym, że ludzie, trzeba wbić ludziom do głowy kwestię, że potrzebują strony internetowej, może tam sklepu czegoś jeszcze, czy może to jest druga nóżka pod tytułem, że my jesteśmy bardzo bezpieczni, że mamy najlepsze serwery, że nic u nas nie zginie, że ta chmura czy coś innego będzie zawsze gdzieś tam bardzo dobrze zabezpieczona. Bo to jest dla mnie, według mnie, w ogóle planowanie biznesu na dwie różne nogi, tak? Jasne. Znaczy, przede wszystkim klienci, którzy kupują dzisiaj usługi hostingowe, usługi wizytówkowe, tak, czy domenowe, tak naprawdę są klientami bardzo konserwatywnymi. Rzadko kiedy kupują u nieznanych sobie dostawców, patrzą tak naprawdę na historię dostawców, patrzą, kto ma jaką pozycję i tam próbują działać. To się bierze też w naturalny sposób z tego, że ich wiedza na ten temat tego rynku jest bardzo mała. I my obserwujemy, że w zależności od miesiąca, ale u nas między 40 a 60% nowych klientów, to są klienci poleceni przez już obecnych klientów. To jest fantastyczny wskaźnik. Tutaj patrząc na konkurencję, patrząc na setki małych konkurentów, którzy operują na tym rynku, no to uważam, że mogą mieć generalnie kłopot. Dlatego, że często firmy myślą, że wejdziemy, włożymy duże środki w komunikację, w reklamę i za rok sobie zbudujemy na tyle pokaźną bazę abonencką, że będziemy już na tym zarabiali. To jest niemożliwe. Okej. Okay. Czyli ile trzeba zainwestować na chwilę obecną, według twojej wiedzy? To jest 10 milionów złotych i czekać przez 2-3 lata? Gdyby dzisiaj się ktoś pojawił i włożył w ten rynek 10 milionów złotych, to jestem przekonany, że w ciągu pierwszego roku nie zgarnąłby z tego rynku nawet miliona złotych. To jest kwestia, hosting domeny to jest biznes dla bardzo cierpliwych. Czyli prawie jak w banku, musisz mieć pozycję, wypracować. W banku jest łatwiej. Nawet w banku łatwiej. Jest łatwiej, bo w banku jednak mamy przykłady typu Alior, tak? Który jednak wszedł na rynek, zrobił dużo zamieszania. Rynek skostniały, przyciągnął nowych klientów, ma sukces. No tutaj możemy wejść i były takie w przeszłości próby, gdzie ktoś wchodził z dużym kapitałem, ładował duże pieniądze w komunikację, no i patrzył w te swoje CRM-y i mówił, kurczę, co jest? No nie ma tam klientów. Jaki błąd popełniłem? To jest biznes dla bardzo cierpliwych. Znaczy, jeśli ktoś chce osiągnąć tutaj sukces, to musi na tym rynku być i inwestować konsekwentnie przez 5-10 lat. Inaczej się nie da. Być może właśnie wasz sukces polega na tym, że wbiliście do głowy na początku użytkownikom, że jesteście bardzo dobrzy, bo jesteście bezpieczni pod kątem właśnie trzymania tych informacji serwera, po czym dokładaliście te usługi, ale zawsze jak ktoś myśli o Homey, to mówi, okej, to jest taka znana firma, ale ona jest bezpieczna, bo wam się nic nie wysypało, tak? Nie mieliście wypływu informacji. Jasne, bo jesteśmy bezpieczni. Nie trzymacie w plaintekście haseł swoich użytkowników. Tak jest. No bo jesteśmy konsekwentni w działaniu, tak? Znaczy my, to co mówiłem wcześniej, z jednej strony od 15 lat robimy to samo, tak? Czyli nie mieliśmy żadnych zwrotów nagłych w strategii, tutaj mówimy, że dzisiaj sprzedajemy hosting, a jutro jesteśmy dystrybutorem PC-ów, a na trzeci dzień jesteśmy portalem internetowym. Ale potem was kusiło niejednokrotnie, żeby sprzedawać komputery. Pewnie tak, pewnie kusiło niejednokrotnie i zresztą my robiliśmy różne akcje też sondujące, na przykład z operatorami komórkowymi, gdzie mieliśmy cross-promocje, wzajemne polecanie sobie usług i tak dalej i pewnie to będziemy jeszcze wielokrotnie robić, jeśli rynek to na nas wymusi. Natomiast no, Home zawsze core biznesem będzie hosting domeny, aplikacje internetowe, bezpieczeństwo jeszcze. I tutaj chyba dlatego jesteśmy dla klientów bardzo wiarygodnym partnerem, no bo jesteśmy stali, tak, jesteśmy, mówię, no trochę firmą starej gospodarki, tak, w internecie, bo jesteśmy konsekwentni w działaniu, nie robimy żadnych psikusów klientom, dużo inwestujemy w nasze usługi, więc tutaj też nie ma jakiegoś kompromisu z jakością. No i dlatego ci klienci chyba no bez problemu nas polecają innym klientom, i co się oczywiście później przekłada bezpośrednio na naszą pozycję rynkową. Jakbyś miał takie jedno marzenie związane z tym, co byś chciał zrobić z Home.pl w ciągu najbliższych kilku lat, co by to było? Naszym marzeniem jest to, żebyśmy byli takim miejscem pierwszego wyboru dla małego przedsiębiorcy. Jeśli on tylko ma jakąś potrzebę bycia w internecie, czy podłączenia się do internetu, czy korzystania z internetu, zarabiania na nim, to żeby wiedział, że Home.pl to jest absolutnie pierwsze miejsce, od którego powinien tą swoją wycieczkę, tą swoją przygodę rozpocząć. I jesteśmy na dobrej drodze, żeby tak było, bo trochę takich usług doradczych, zdalnych dzisiaj już klientom przekazujemy. No, mamy swój portal webhosting.pl, który też trochę transferuje wiedzy dla bardziej zaawansowanych użytkowników od strony technologii. Ale oczywiście też nie chcemy się nagle zamykać w jakiejś złotej klatce i mówić, że będziemy tylko w Polsce obecni przez kolejne 100 lat, bo tutaj funkcjonujemy.
I mamy oczywiście ambicje, żeby rozszerzyć zakres naszej działalności, bo kiedy my się porównujemy z konkurencją zagraniczną, która jest obecna w Polsce, ale też nie jest obecna w Polsce, to mogę powiedzieć, że nie mamy żadnych powodów do wstydu i powiem więcej, że w 9 na 10 punktów takich konkurencyjnej oceny jesteśmy lepsi. To oczywiście nie mamy pewności, że to jeden do jednego da się przełożyć na inne rynki, ale myślę, że rynek zobaczy nasze ambitne projekty i że będziemy w stanie w takim fajnym, pozytywnym zwarciu z konkurentami nie tylko w Polsce powalczyć. Super, tego Ci życzę. Życzę Tobie, Twoim świętej trójce, z którą współpracujesz, dla której rozwijasz tę firmę. Waszym moim gościem dzisiaj był Marcin Kuśmierz, prezes Home.pl.